Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. W dzisiejszym odcinku założymy sobie hipotetyczną sytuację, że jesteśmy zainteresowani pompą ciepła jako użytkownicy końcowi. Jakich błędów unikać, na co zwrócić uwagę podczas audytu, jak dobrać instalatora. Zapraszamy. Zdecydowaliśmy się na pompę ciepła i zamówiliśmy instalatora, zakładamy, że jesteśmy przed audytem, zamówiliśmy instalatorów do dokonania audytu, do dokonania oceny naszych możliwości, sensu na instalacji pompy ciepła, a także kosztów, bo na tym polega audyt. I teraz dzisiaj, zwracając się do użytkowników końcowych, powiem Państwu o takich trzech najważniejszych rzeczach, na które warto zwrócić uwagę. Brzydko to zabrzmi, patrzeć instalatorowi na ręce, który audytu będzie dokonywał. Warto o to zapytać, warto te tematy drążyć. Trzy błędy, które można popełnić przy instalacji pompy. Pierwsza rzecz, od tego się zaczyna audyt, od tego się zaczyna oględziny, od tego się zaczyna pierwsze wyliczenia, czyli oszacowanie zapotrzebowania naszego budynku na ciepło. I błędne oszacowanie tego zapotrzebowania będzie się wiązało z tym, że nie doszacujemy albo przeszacujemy z kolei moc naszej pompy ciepła. Jeśli my tę moc dobierzemy za małą, no to wiadomo, no będziemy mieć za niską temperaturę w domu. Jeśli będziemy mieć za niską temperaturę w domu, będziemy się wspomagać dodatkowymi źródłami ciepła. Jeśli będziemy się wspomagać dodatkowymi źródłami ciepła, no to będziemy płacić więcej, więc to nie ma sensu. To jest pierwsza sprawa. Jeśli przeszacujemy z kolei moc pompy ciepła, no to po pierwsze, po co przepłacać w pierwszym, że tak powiem, kroku inwestycyjnym, no bo mocniejsze pompy ciepła są droższe, to normalne. Po drugie, eksploatacyjnie też będziemy więcej płacić, bo taka pompa więcej pobiera, jak jest mocniejsza. No a po trzecie, ta sprężarka będzie się nam załączać częściej i bardzo możliwe, że będzie to miało jej wpływ na jej żywotność. Druga sprawa, bardzo ważna, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, patrzeć w cudzysłowie instalatorowi na ręce, nagabywać go, wypytywać o to, to jest odległość jednostki zewnętrznej od jednostki wewnętrznej. Ci z Państwa, którzy nie oglądali naszego poprzedniego odcinka, gdzie rozróżnialiśmy pompy ciepła typu monoblok i typu split, nie będą wiedzieć, że pompy ciepła typu split, przynajmniej w teorii nie będą wiedzieć, że pompy ciepła typu split mają jednostkę zewnętrzną zawsze usytuowaną na polu czy na dworze, zależy z jakiego regionu Polski jesteśmy, i jednostkę wewnętrzną zlokalizowaną w pomieszczeniu. Ta odległość między nimi jest bardzo ważna. Po pierwsze, jest ważna dlatego, że już na etapie inwestycji, no jeśli będzie ona za duża, no to bez sensu jest płacić za każdy metr rurek, przewodów. Po drugie, ze względów ergonomicznych i estetycznych, no nikt nie chce mieć pomieszczeń w domu w rurkach. No a po trzecie, ma to wpływ na wydajność naszej instalacji. W karcie katalogowej będzie to zawarte. Warto zapytać instalatora. Dobry instalator powie, jaka ta odległość maksymalnie powinna być. Czynnik chłodniczy, który chodzi, ja tak mówię kolokwialnie, w tych rurkach, ma określoną drogę do pokonania. W przeciwnym wypadku, jeśli będzie ona za długa, on będzie narażony na działanie temperatur, nie zawsze korzystne. Będzie się albo wychładzał, albo się będzie ogrzewał. Także to jest ta druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. No i po trzecie, wreszcie, na koniec, taki trzeci błąd, którego należy uniknąć, to jest błąd dotyczący, bo zakładamy, że Państwo oglądając ten odcinek i jako przyszli posiadacze pompy ciepła jesteście zainteresowani także przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, a nie tylko powietrza, no bo w przeciwnym razie oglądalibyście Państwo filmik o klimatyzacji. A więc zły dobór zasobnika ciepłej wody użytkowej skutkuje w większości przypadków zbyt niską temperaturą tej wody, z której będziemy korzystać. No to taka oczywista rzecz. My zaprosimy już dzisiaj Państwa na kolejny odcinek z tej serii. W
w przyszły wtorek będziemy mówić, będziemy poruszać bardzo ciekawy temat, czyli podamy sobie pytania, które powinniście Państwo zadać instalatorowi i nawet w rozmowie telefonicznej, żeby go sklasyfikować, żeby ocenić, czy jest to instalator dobry. To jest bardzo ważne dla klienta detalicznego. Można to zrobić już na etapie wczesnego wywiadu. Serdecznie zapraszam. Za dzisiaj dziękuję. Do następnego.